Silnik od SHL-ki M11, rocznik 65, do nie widziałem na częściach, czeka na rozbiórkę całości. Wciągłem go z ramy, odpala na niskich obrotach, chodzi, na resztę nie chce. Przyczyna jaka? Ogólnie ciśnienie na tutaj na cylindrze jest 7 atmosfer, jednakże puszcza spód. Kapie olej i podobno przelatuje olej do... Olej przelatuje stąd do komory mieszania się, mieszanki paliwowej i z olejem trafia do świecy i cały czas świeca się zachodzi osadem i jest to jedna z przyczyn tego, że chodzi ona 5 minut, później przestaje chodzić, świeca do wywalenia jest. Trzeba go rozebrać, zobaczyć w jakim jest stanie. Wał mam drugi zregenerowany, skrzynia jest druga nowa. Oryginalna, sprzęgło już było wymienione wcześniej. No zobaczmy co z resztą. Do splanowania najprawdopodobniej pójdą kartery. Zębatkę tutaj mam nową. Wałek zdawczy jest nowy, tutaj będzie wszystko nówka. Koło magnesowe, magneto jest też nowe. W dobrym stanie. No co tam jeszcze mamy? W sumie to nic. Czy ma on jakiś numer? Zobaczmy, na pewno ma. S32. No co, próbujemy działać coś, nie? Żeby coś zrobić z tego. Musimy zrobić, no. Idzie córka. Nie. No bo ci nie zabierze. Dobra, zdejmujemy cylinder z głowicą. Odkręcam cztery śrubki. Świeca może zostać, nie ma konieczności. Ponieważ jestem sam, telefon też jakoś próbuję mocować. Dobra. Może najpierw głowicę i cały cylinder. No, oczywiście nie odkręciłem jeszcze jednej śrubki. Bo jakby to było, gdyby poszło za łatwo. Co tam? Moment, córka była. Tu jest jeszcze mocowanie gaźnika, taka nóżka jest. O, nawet niepotrzebna w sumie, bo tutaj druga jest odkręcona, dobra. Nie trzyma nam się to wszystko kupy jakoś. Cylinder jest po szlifie. Tłok jest oryginalny. Pierścienie tylko dokupiłem. Odpowiednio ściągam. Schodzi. By może było lepiej widać, jak to wszystko wygląda. Ja już to raz robiłem. Ciągam to jeszcze raz. Sytuacja tego wymaga. Bo zrobiło się nam podciśnienie. Coś tu wyjść nie chce. O, jest i... Jest i tłok. Chodzi w cylindrze. To jest fajnie zrobione. Ciągamy to. Oczywiście wszystko lubi stawiać opór. Opa. Udało się. Jak to wygląda od spodu? Nie widać. Jest jak jest. Nie widać, żeby tam za bardzo jakiś rysy był. Zresztą to jest... On ma kilometr zrobiony ten cylinder po szlifie. Głowicę niestety musiałem wymienić, bo mi się tam ta psuła. Ale damy radę. Tu jest na mieszankę. Wszelka zdjęta. Gaźnik. Wszystko jest. Jest i czeka. Na dalszą część. Taki trochę instruktażowy zrobimy ten film. Jest tłok. Są pierścienie. Pierścienie są dobre, nie popękały. Jakieś tam delikatne rysy widzę, że są. Tu coś pierścionek, coś tam też, coś tam. No delikatnie. Pierścienie to chyba trzeba gdzieś wymienić znowu. Chociaż może i nie. Wybijamy tutaj ten zabezpieczenie, wyjmujemy tulejkę. Ten wał wyrzucamy, bo jest skrzywiony maczop. Tu jest skrzywione, tu ma bicie takie. O, tak chodzi. Więc to jest do wywalenia. W sumie to też jest główne. Przyczyna do wymiany.
Chodzić, chodzi wszystko. Jak to tłok. Z przodu do tyłu. Jedziemy. Rozbieramy dalej. A zaczynamy od tej strony. Zdejmujemy ten układ magnetyczny. Odkręcamy, mamy trzy śrubeczki, a później idziemy po kolei. Jedna śrubka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta i tak dookoła. Tutaj też są śrubki. Jedna, druga. Ten silnik trochę jest lepszy. No i powinien się nam silnik ładnie rozpołówkować. Zdjęte już jest koło magnetyczne i sam też iskrownik. Wyciągnęliśmy kable tu stąd i fajkę. Kabel wysokiego napięcia z cewki tutaj. Zdjąłem tą obudowę od sprzęgła. Jest tutaj. O, dokładnie to tak. Przykręcone, wszystkie śrubki zostają. Odkręcamy jedną śrubkę, drugą, trzecią i no zobaczymy co wyjdzie. Uszczelniacz tam kiedyś wymieniałem, ale to i tak wszystko idzie do wywalenia. Dobra, zdejmujemy to. Ściągnięty jest ten układ zapłonowy cały. Obudowa od sprzęgła też jest to jedno, drugie. Teraz podkręciliśmy jedną, drugą, trzecią śrubkę. Trzeba to zdjąć, bo tam jest uszczelniacz, jest łożysko, uszczelka. To ja już sobie trochę to wcześniej pozwoliłem ściągnąć, ale... O! Zeszło, jest łożysko. Jedno. Jest cała budowa od wewnątrz. A tutaj jest coś... O! Jest tu drugi uszczelniacz albo łożysko. Tu jest taki pierścień. On jest chyba do mieszania, bo on jest taki dziurawy. Nie wiem. Nie wiem, nie wypowiadam się. Ale przelatywało przez ten uszczelniacz. Olej. Nie wiem czemu, ale przelatywało. Dobra, no co, rozbieramy dalej. Odkładamy obudowę. Łożysko tutaj będzie do wymiany. Uszczelniacz też nowy. Uszczelniacz ten 2 zł kosztuje. Łożysko 10 zł. Polskie lub japońskie. Kolejna strona od strony sprzęgła. Zdejmujemy kopajkę, zmianę do biegów, ten wajchę też. Odkręcamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub, czy tam pięć. Zależy też jaka wersja. No i co? Trzeba to rozebrać. Mam tu ciasno. Nie powiem, że najfajniej. O. Olej oczywiście wcześniej spuściłem. Niestety, ale jest syf. I nie tylko syf, bo jeszcze części metalowe. Czyli coś tu walło. Coś, co mi się nie podoba. Coś zmielonego. Aniu, nie teraz, za chwilę. Sprzęgło. Brak dwóch sprężyn. No ale to jest moja już sprawka. Ostatnio składałem, to mi wyskoczyły i nie mogłem znaleźć. Miałem problem z dokupieniem, a mi się śpieszyło. Łańcuszek jest luźny. O, no dobra, to go zaczepimy. Zaczepimy go teraz. Nie, teraz. Jest sprężyna, kopajka. Jak to jest zrobione? Tam jest zaczepiona. W tej przerwie. Naciągnięta. I ona tu. Rusza całym mechanizmem. Piszanie działa? Ale jaki luz jest na tym. Temperatura tu na końcu, nie? No. Gdzie? Tu? Spławik. No. Też już się ryby? To? Na drobne, na płotki linie leszcze. I na... Zdjęty już jest łańcuszek.
Sprzęg głowy, zciągnięta zębatka. Najpierw odkręcamy zębatkę, podkładamy coś, wybijamy ją, schodzi razem ta zębatka z łańcuszkiem i zdejmujemy całość, nie? To jeszcze taki dystans był mały. Tam są koła zębate. Jak to tam wygląda? Szału nie ma. Części odwłaski trójki pasują. Tu na nie sprzęgu pasują odwłaski trójki. W drugim silniku mam trochę inne te sprzęgu. No dobra, jedziemy dalej. Ostatni etap to rozpołówkowanie tego. Powinienem tłok zjąć, ale trochę mi sprawił stworzenie problemu, więc zajmę się nim później. Ale no, tam wstępnie go palcami rozjechałem. Tu ma jeden taki układ środkujący, tego nazwę, i tu drugi. Jak to schodzi? No to schodzi dosyć luźno. Na całe moje szczęście. Zeszło. Tak to wygląda. Kurwa, wszystko brudne w oleju. Tu przelatywało. Co ze środkiem? Nie. No i tak to mniej więcej wygląda, no. Tu jest syf. A nie, zaraz idziemy. Tu przelatywało. Tulejki, to dokupiłem nowe, ale no już jest gitara, to jest dobre, w tym, bo mam drugi silnik tak w ogóle. A co tutaj z tym? Wał, łożysko. Rozumiem, do wywalenia to wszystko. Tłok, nie tłok, tylko całość też. Znalazłaś? No, widzisz, znalazł się. Fajnie. Skrzynia biegów. Taki kolorowy. To jest na małą rybkę, taką malusieńką. Dobra. Tak? Tak. Tak, na taką malusieńką mogę sobie złapać, co to? Tata.